Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych. Moduł: elementy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Temat: instalacje wodno-kanalizacyjne. Dzień dobry. Nazywam się Piotr Kowalski. Jestem projektantem w biurze projektowym Aneco. Nadzoruję i koordynuję pracę zespołu projektantów przygotowania dokumentacji wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym w Krakowie. Jakie zadania ma wewnętrzna instalacja wodociągowa? Zadaniem sieci wewnętrznej instalacji wodociągowej jest doprowadzenie wody do punktów czerpalnych. Wielkość instalacji zależy od ilości i położenia zaworów czerpalnych. Jaka jest rola przewodów rozdzielczych instalacji wodociągowej? Zadaniem przewodów rozdzielczych jest doprowadzenie wody do pionów wodociągowych, które to rozprowadzają ją odgałęzieniami do punktów czerpalnych umieszczonych na poszczególnych kondygnacjach. Przewody rozdzielcze powinny być wykonywane z minimalnym spadkiem, tak aby powietrze w przewodach mogło dostać się do pionów i być usunięte przy czerpaniu wody z instalacji przy pomocy armatury czerpanej. W jaki sposób montuje się piony wodociągowe? Lokalizacja pionów wodociągowych zależy od sposobu rozwiązań wyposażenia sanitarnego obiektów budowlanych. Piony mogą obsługiwać całe mieszkania lub poszczególne pomieszczenia. Na dole pionu powinien znajdować się zawór przelotowy z odwodnieniem pozwalającym na odcięcie dopływu wody i opróżnienie pionu z wody. Z jakich elementów składa się instalacja kanalizacyjna? Instalacja kanalizacyjna to zespół przewodów i urządzeń służących do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z obiektu budowlanego, składający się z przyborów sanitarnych, podejść kanalizacyjnych, pionów, przewodów odpływowych oraz przykanalika. Zapamiętaj, budynki mieszkalne o wysokości ponad 55 metrów powinny być wyposażone w pełną instalację przeciwpożarową, stale napełnioną wodą. Instalacja taka powinna posiadać źródło wody, pompownię i przewody. Zapoznaj się z kolejnymi informacjami. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.